Rugby, tak, to świetna, bezkontaktowa alternatywa dla klasycznego rugby, wręcz idealna dla dzieci. Gra polega na zdobyciu przyłożenia na lub za linią wyznaczającą pole punktowe drużyny przeciwnej. Zawodnicy w trakcie gry nie używają siły do przejęcia piłki. Najważniejsza jest zwinność i szybkość. Piłkę można przejąć od przeciwnika tylko poprzez zerwanie tagu z paska zawodnika przeciwnej drużyny. Tagi to krótkie paski materiału przyczepiane do pasa zawodników na rzep. Dzięki temu łatwo jest je przyczepić. Nie spadają same, a przeciwnik nie musi wkładać siły w ich zrywanie. Gra jest rozgrywana pomiędzy drużynami o takiej samej liczbie zawodników, od 4 do 7. Gra rozpoczyna się po komendzie sędziego gra, albo kiedy zawodnik dotknie piłką stopy na rozpoczęcie. Drużyna przeciwna musi być wtedy w odległości 5 metrów lub kroków od zawodnika rozpoczynającego grę. Dozwolone podania to rzuty w powietrzu, tylko w bok oraz do tyłu. Piłka nie może być przekazana z rąk do rąk. Kiedy obrońca zerwie tak zawodnikowi przeciwnej drużyny, który jest przy piłce, musi zatrzymać się do 3 kroków, trzymać znacznik w uniesionej dłoni, krzycząc tag, a następnie oddać tag zawodnikowi, któremu został on zabrany i powrócić do gry. Zawodnik, któremu zerwano tag, musi zatrzymać się do 3 kroków, podać piłkę natychmiast wykonując do 3 kroków albo w czasie do 3 sekund. Następnie odebrać tagi od obrońcy i umieścić się przy biodrach oraz powrócić do gry. Zarówno zawodnik, któremu zerwano tag albo tagi, jak i obrońca, który je zerwał, są chwilowo wyłączeni z gry. Zawodnik musi więc jak najszybciej odzyskać swoje tagi, a obrońca powinien je jak najszybciej oddać. Drużyna, której zawodnik straci oba tagi, traci piłkę. Zawodnik zdobywa punkt przez przyłożenie piłki w polu punktowym przeciwnika. Prawidłowe rozpoczęcie gry. Zawodnik dotyka piłki nogą, a następnie ją podnosi. Zawodnik podnosi piłkę, a następnie odbija ją od nogi i łapie ją ponownie. Przyłożenie. Aby zdobyć punkt, zawodnik musi przyłożyć piłkę w polu punktowym przeciwnika. Przyłożenie jest prawidłowe, kiedy zawodnik ma najmniej jeden tag, trzyma piłkę obiema rękoma, a obie nogi mają kontakt z ziemią. Zawodnik, który do przyłożenia rzuci się na pole punktowe przeciwnika i oderwie nogi od podłoża, nie zdobywa punktu. Atak na ciało. Zarówno obrońcy, jak i atakujący nie mogą zatrzymać przeciwnika ciałem. Wyrywanie piłki. Nie można przejąć piłki przez wyrywanie jej przeciwnikowi rękoma. Atak ręką. Zawodnik atakujący nie może taranować obrońców ręką. Atak piłką. Zawodnik atakujący nie może taranować przeciwnika piłką. Zawodnik leżący na ziemi nie może grać dalej. Zawodnik atakujący nie powinien obracać się wokół własnej osi w trakcie biegu. Zagrania nogą są zabronione. W rugby tak chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę.